10 lutego. To jest pierwszy wywóz. Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat. Opłatek mamy, gdzie się spotykamy, coraz mniej nas jest. Ilu? Nie pamiętam zapisanych. Teraz już mamy 68. 68, tak? No. Bardzo mało jest. Ludzie schorowani, starsi. Do niepodległej wsi. Z uporem ponad 200 lat. Są dwa okresy. Pierwszy okres do porozumienia Sikorski-Majski, to byliśmy pod ścisłym nadzorem. I drugi okres po podpisaniu, to gdy Hitler na Stalina napadł, to już lżej był. Ojciec na przykład miał wyrok śmierci wraz z 10 innymi, bo jeden był szpiclem, to nie dostał wyroku. No. I jak doszło do umowy Sikorski-Majski, to ojciec wyszedł. Wyszedł z więzienia, no i nie trafił, bo coś tam. Równowaga psychiczna się nadwyrężyła po wyjściu. I nie trafił, tak jak jego koledzy, do armii Andersa, tylko na jesieni do Berlinga. No. No, do pierwszej dywizji Kościuszkowskiej. Tak, do pierwszej dywizji ojciec. No i zginął 3 miesiące niecałe w Zdbicach. To jest główna pozycja regulująca obronę wału pomorskiego na północ od tego. No mam z zaświadczenia z Centralnego Archiwum Wojskowego. Na tej podstawie Sybirakiem zostałem, bo tak to żadnych dokumentów nie mam. Burzyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w silnym mrozie, szczególnie w pewnym okresie. Dzięki ciotci Wisi, jak widzę, siostra taty, która mi uszyła brióki, czyli takie batowane spodnie, z klapą na tył. Z tyłu, jakby gdzieś był na dworze, zszedł, to wiadomo, żeby się nie zaziębić, nie ściągać spodnic. No bo to tak było, ta. No. No. Ojciec, według opowiadań, jak zwolnił się, został zwolniony, to spotkał Polaków. Chyba w trzecim pokoleniu, tak ja oceniam, biorąc pod uwagę wiek, wywiezionych z Litwy po powstaniu styczniowym. Bo to trzecie pokolenie, nawet chyba wieś ta, czy osada się nazywała. To nawet teraz nie da... Łyśła. Łyśła. Z Litwą związana chyba, przypuszczam. Tak, wojny to się nie widziało. Niemców widziałem jako okazy już w późniejszych latach, jak nas przewieźli na Ukrainę, jako jeńców. Już najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederaci, mogiłami stacząc polski rak. Z insurekcji Kościuszko... Z jedzeniem było lepiej. Nas do Woronyża. No tak, bo zbierałem z taką sumką, z woreczkiem, kłuska żyta, pszenicy. To się zbierało. No bo to tak było, no tak. To nie jest żaden... I był to kukurydzę, no, to tak. Wszystko. Co... I spod swych szkół, barykad, Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. Ja byłam na Baltańskim kraju, za Nowosybirskiem, ja byłam bardzo daleko. To jest chyba z 2000 kilometrów od Uralu. Tak. Bo Ural to ja przypominam sobie, już miałem tak samo, 5-6 lat. Ja jestem w Sybirak prawdziwy. Tak. Bo tam mnie zawieźli i stamtąd w 1946 dopiero w sierpniu wróciłam do Polski.
a myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę. Jeźli nas w tajgę, gdzie był sam las i do najbliższej miejscowości, tam gdzie nasze baraki stały, cztery baraki, w tych czterech barakach nas zakwaterowano. To znaczy, kwatera była taka, jak był taki pokój, jak to, to nas było sześć rodzin. To myśmy spali jak śledzie, na podłodze jeden koło drugiego. Do najbliższej miejscowości, takiej już ruskiej, gdzie Rosjanie mieszkali, było 60 kilometrów. Także z tej tajgi myśmy nigdzie się nie ruszali. Śnieg był ponad 2 metry wysokości. Także nie chodziło się pieszo, normalnie w butach, tylko na nartach. Albo takie były porobione na śnieg, takie płyty. No to znaczy, taka siatka. I w tej siatce się chodziło, bo inaczej to by się zapachło i nie byłoby widać. Wygląda nino dróg, a myśmy szli i szli niepokonani. Później pozwolono z tej tajgi wyjechać, ale niedaleko. Wyjechaliśmy tylko w sumie 80 km do najbliższej osady. I tam żeśmy mieszkali. Tam ojciec z bratem pracował w tartaku. Mama pracowała w kolchozie. A ja jeszcze jako wtedy dziecko, to znaczy no jeszcze nie chcieli za bardzo mnie do pracy wziąć, więc po prostu myśmy pracowali tak dorywczo. Tam była taka stołówka, oni to nazywali obszczojeżycielstwo i tam w tym obszczojeżycielstwie było ogromne, więc ja chodziłam za taką szklankę zupy pielić w tym ogrodzie. No. Aż tu nad Wisłą darował nam Bóg, a myśmy szli i szli dziesiątkowani. Byliśmy w kolchozne żyto, zrywać kłoski, ale tego nie wolno było robić. Tam to NKWD jeździło i pilnowało. I my ze siostrą poszłyśmy, bo mama nie mogła, poszłyśmy ze siostrą, nazrywałyśmy tych kłosków. I NKWD jechało i siostra się wystraszyła i zaczęła uciekać. Dopadli nas, więc mnie tylko kopnął, to miałam siniec taki okropny na pupie, a siostrę kopnął w nogę i złamał jej nogę. Do dnia dzisiejszego jest kaleką, bo ma tą nogę źle zrośniętą, złamali ją dwa razy i nic z tego. Tajgę stepy, plątaniną dróg, a my... To było takie, później już w 1946 roku, dopiero w sierpniu, ostatnim transportem, który był do Polski, myśmy wrócili. I wróciliśmy, przyjechaliśmy do Warszawy i w Warszawie myśmy się, jako nasza rodzina i jeszcze taka druga pani z dwojgiem dzieci, odłączyliśmy się, nie pojechaliśmy na zachód, na te ziemie odzyskane, tylko w Warszawie wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy do Bielska Podlaskiego, do Białostockiego, bo stamtąd niestety nas odwieziono z Puszczy Białowieskiej.